Do hymnu. Naszej Rady Miasta. Tak jak 4 lata temu, tak i dziś prowadzenie sesji ostatniej zwłaszcza wzbudza szczególne emocje. Poczucie satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku miesza się z odpowiedzialnością za to, czego nie udało się zrobić. Z żalem, że coś dobiega końca. Wszyscy wiemy, że samorząd jest jednym z filarów ustroju demokratycznego. Należy jednak pamiętać o tym, że właściwy kształt sprawowania służby wobec społeczeństwa nadaje mu dopiero praktyka życia codziennego. Uruchamia ono poczucie bezinteresownej troski mieszkańców o dobro wspólne, ale przede wszystkim potrzebę tworzenia inicjatyw lokalnych. Dzisiaj, przed dzień Święta Niepodległości, spotykamy się na ostatniej sesji Rady Miasta kończącej się 5. kadencji samorządu lokalnego. Ten szczególny moment zachęca do głębszej refleksji. Kiedy 20 lat temu tworzyliśmy podwaliny Nowej Polski, wszyscy rozumieli, że jednym z jej filarów będzie samorząd lokalny. Jednak niewiele osób mogło sobie wyobrazić, jak będzie funkcjonował, dobrze oceniona przez wyborców. Być może w nadchodzącej kadencji będzie nam dane spotkać się ponownie w tej sali, a być może w sali w sąsiednim budynku przy ulicy Wyzwolenia. Rozstrzygną o tym głosy mieszkańców naszego miasta, Olsztynia.
Takie są reguły demokracji. W imię pamięci o tych, którzy o demokrację walczyli, pozostaje nam tych reguł przestrzegać i je szanować. Jestem przekonany, że Olsztynianie sprawiedliwie ocenią nas, samorządowców, i dokonają właściwego wyboru. Szanowni zebrani, pan przewodniczący przed chwilą powiedział, że tak trochę mu głos drżał i poczuł się w emocjach. Ja dzisiaj też jestem w emocjach, nie dlatego, że ja jestem członkiem Rady Miasta Olsztyna, tylko w dniu dzisiejszym odbyła się też sesja Rady Miejskiej w mieście, skąd przyjechałem do Olsztyna. I też na pewno by drżał mi głos, gdybym w tamtym miejscu przemawiał. To 4 lata kadencji, tak jak dla Olsztyna, 4 lata trudnej, ale dobrej kadencji. O tym mówił pan przewodniczący, o tym mówił pan prezydent. Panu Przewodniczącemu za zaproszenie na tę uroczystą sesję miasta Olsztyna. 4-letnia kadencja Rady Miejskiej na pewno nie była łatwa i prosta. Rzadko kiedy w jednej kadencji Rady reprezentowało miasto 2, a nawet w pewnym sensie 3 prezydentów. Ponadto z Radą Miejską tej kadencji mam szczególny związek osobisty. Mój pobyt w Olsztynie trwa zaledwie kilka miesięcy dłużej od kadencji tej Rady. Myślę, że w tym momencie wśród tych, którzy tworzyli tę Radę, całość samorządu, powinno być aktualne jedno słowo, które brzmi radość. Bo prawdziwa radość płynie z poczucia dobrze spełnionego obowiązku. A ponadto obok tej radości myślę, że jesteśmy Państwu naprawdę winni tego, co się nazywa wdzięczność. Pozwolę sobie zaprezentować Państwu jeden z podziękowań. Pozostałe są tej samej treści i skierowane są do pana Leszka Raszkiewicza i oczywiście później do wszystkich Państwa. Składamy wyrazy uznania za zaangażowaną pracę w mijającej kadencji. Dziękujemy za włożony wysiłek na rzecz rozwoju miasta Olsztyn. Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Jest to miła pamiątka, gdyż na końcu, na dole jest sław całej naszej Rady. Dziękuję. Zapraszam pana.
Jerzy Szmidt, wiceprezydent. Pani Wiesława Nowoczyńska. Pani sekretarz, zapraszam bardzo. Pan Wiesław. Wymienić się podziękowaniami z panem prezydentem. Ja wręczę panu prezydentowi w imieniu nas wszystkich, a pan prezydent w imieniu własnym organu wykonawczego. Szanowni państwo, proszę o wstanie. Sztandar Rady Miasta wyprowadzić. Zamykamy 69. sesję Rady Miasta Olsztyn i zapraszam wszystkich do wypowiedzi. Teraz symbolicznie pierwsze szanowna i zgodnie poczęstowa. Przepraszam pana z tyłu, można na chwilkę? Albo proszę dołączyć. Uwaga. Jeszcze ktoś biegnie? O, pani. Teraz ci tak? Jeszcze nie. 3, 4, jeszcze nie, moment. Minuta. Jeszcze moment. Dobra. Dobrze, zapraszamy teraz panią do rady.